Wybrana oferta na przysuski odcinek trasy S12. Co z odbudową Zamku Królewskiego w Radomiu? Rozstrzygnięty przetarg na budowę ronda w Siczkach. Dzień dobry, Michał Kaczor, zapraszam na informacje telewizji DAMI. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wybrała ofertę na realizację odcinka drogi S12 od granicy województw łódzkiego i mazowieckiego do Przysuchy. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Budimex. Do przetargu ogłoszonego we wrześniu wpłynęło 8 ofert. Najniższą złożyła firma Budimex na kwotę ponad 452 milionów złotych, przy czym budżet Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na realizację tej inwestycji wynosi ponad 614 milionów złotych. Będzie to droga dwujezdniowa o dwóch pasach ruchu z pasem awaryjnym. Oczywiście w ramach tej inwestycji powstaną drogi serwisowe, tak żeby w pełni można było skomunikować teren przyległy, żeby droga S12 była w pełni dostępna dla wszystkich. Droga zostanie poprowadzona nowym śladem poza istniejącym pasem drogi krajowej nr 12 przez tereny rolne i leśne. Zostaną wybudowane miejsca obsługi podróżnych MOP Wieniawa Południe i MOP Wieniawa Północ. W ramach zadania zaplanowano budowę 3 węzłów drogowych. Gielniów na powiązaniu drogi ekspresowej S12 z drogą wojewódzką nr 728 i krajową 12, Przysucha na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 727 oraz Wieniawa na powiązaniu z drogą krajową nr 12, która docelowo stanie się drogą wojewódzką. Okres projektowania ma trwać 12 miesięcy. Planowany termin rozpoczęcia prac budowlanych to koniec 2025 roku, a zakończenia w połowie 2028 roku. Wraca temat odbudowy Zamku Królewskiego w Radomiu. W budżecie miasta wpisano symboliczny 1000 zł, który pozwoli na złożenie wniosku o dofinansowanie zewnętrzne. Do ewentualnego rozpoczęcia prac jeszcze daleka droga. Temat odbudowy zamku pojawił się już kilka lat temu. Głównym pomysłodawcą tego zadania był Jarosław Kowalik z Radomskiego Samorządu Obywatelskiego. Choć, jak mówił, miał zapewnione dofinansowanie zewnętrzne od rządu Prawa i Sprawiedliwości, nie mógł go pozyskać bez wpisanego symbolicznego 1000 zł na rozpoczęcie inwestycji. Tego radnym nie udało się zrobić przez kilka lat. Zmieniło się to dopiero w ostatnich tygodniach. Jarosław Kowalik wraz ze współpracownikami przygotowuje już odpowiednie dokumenty. Mamy gotowy plan badań archeologiczno-architektonicznych zatwierdzony przez konserwatora zabytków. Mamy radę naukową pod przewodnictwem profesora Andrzeja Kadłuczki, w której uczestniczy również profesor Maria Lewicka. Mamy przygotowany zespół archeologów gotowych do działania, w związku z czym mogliśmy już dawno przystąpić, a w dniu dzisiejszym widzielibyśmy nie ten zaniedbany obiekt, a już przynajmniej stan surowy naszego zamku. Zanim jednak do tego dojdzie, najpierw trzeba przenieść prawo własności z radomskiej Fary na gminę miasta Radomia. Na ten cel potrzeba około 3 milionów złotych i z tym, jeśli chodzi o dofinansowanie rządowe, może być ciężko. To jest zapowiedź, która była realizowana przez polityków Prawa i Sprawiedliwości przez prawie 8 lat jako zobowiązanie polityczne. Obiecali odbudowę zamku, tylko nadal do końca nie wiemy, jak ten zamek wyglądał. Nadal zamek nie należy do budżetu, nie należy do gminy miasta Radomia, tylko do kościoła parafialnego. Tutaj jest więcej jednak mimo wszystko przeszkód natury formalnej, aniżeli otwartej drogi do inwestowania, dokumentów projektowych. Zupełnie inne zdanie w tej sprawie ma Adam Bielan, europoseł Prawa i Sprawiedliwości. To on przez wiele lat zapewniał, że w budżecie państwa są środki na odbudowę radomskiego zamku. Z punktu widzenia budżetu państwa śmiesznie małe pieniądze. Natomiast ja zawsze powtarzałem, że w momencie, kiedy, i to mówiłem od 2016-17 roku, kiedy już wiedziałem, że lotnisko powstanie, pamięta pan moją kampanię Porozmawiajmy o lotnisku, ona była, miała przekonać zarówno mieszkańców, ale elity przede wszystkim Radomia, że to lotnisko będzie i powinniśmy się zastanowić, jak tę szansę rozwojową, jakie stwarza lotnisko, wykorzystać. Radom potrzebuje też atrakcji turystycznych. Potrzebuje podkreślenia ludziom, którzy przyjeżdżają spoza Radomia, żeby z Radomia wylecieć w świat, jaka była rola Radomia w polskiej historii, bo ona była bardzo, bardzo ważna. Nie wszyscy zdają sobie z tego sprawę.
Pomóc chce też samorząd województwa mazowieckiego. Na odbudowę zamku, w zależności od wybranego stylu, potrzeba od 25 do 35 milionów złotych. Jeżeli by padła taka propozycja ze strony pana prezydenta dotycząca kwestii współprowadzenia czy takiej instytucji, to oczywiście, no proszę pamiętać, że my paręnaście czy parędziesiąt metrów dalej mamy instytucję Malczewskiego, więc myślę, że jesteśmy w stanie również włączyć się w ten proces i być partnerem dla miasta. Jeśli udałoby się pozyskać pieniądze na przeprowadzenie prac, ile mogłyby one potrwać? Na badania potrzebny nam jest przynajmniej jeden sezon archeologii, to znaczy od wiosny do jesieni, tak mówiąc najprościej. Na zimę kolejnego roku potrwały prace do opracowania założeń projektowych, prawda? Później projekty i sama realizacja potrwałaby około 2 lat. Także nie jest to duży proces, nie jest to długi proces. No, najważniejsze jest zapewnienie oczywiście całego finansowania. Inną kwestią jest to, jak zagospodarowane byłyby pomieszczenia zamku. Na to też jest już plan. Na pierwszej kondygnacji, która dzisiaj jest piwnicą, tam byłoby lapidarium, czyli wszystkie te elementy z oryginalnego wyposażenia, które już zostały odnalezione, ale również które odnajdziemy, ponieważ połowa piwnic nie jest jeszcze przebadana i tam takie lapidarium można by urządzić. Na pierwszej kondygnacji, czyli dzisiejszym parterze Europejskie Centrum Demokracji Szlacheckiej, właśnie na bazie konstytucji Nihil Novi uchwalonej w Radomiu 30 maja 1505 roku. Na drugiej kondygnacji mieściłoby się Muzeum Diecezjalne, czyli muzeum wszystkich tych skarbów z terenu diecezji radomskiej, które mogłaby kuria tutaj eksponować, a które na pewno przyciągnęłyby rzesze odwiedzających. Jarosław Kowalik dodaje, że w archiwach zachowały się fragmenty dokumentów, na których opisano, jak wyglądał radomski zamek. Tym samym obiekt rzeczywiście mógł być odbudowywany, a nie budowany od nowa. Po wielu miesiącach oczekiwania został rozstrzygnięty przetarg na budowę ronda w Siczkach. Umowa ma być podpisana 28 lutego. Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich rozstrzygnął przetarg na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 737 w Siczkach. W ramach inwestycji powstanie również rondo. Najniższą ofertę w przetargu złożyła firma Strabag. Opiewa ona na kwotę ponad 16,5 miliona złotych. W najbliższą środę będzie podpisanie umowy na realizację tej inwestycji. Wiadomo, że jeszcze troszeczkę będziemy musieli poczekać, bo później jest stała organizacja, czasowa organizacja ruchu, żeby wykonawca mógł wejść na budowę. Ale to, co jest pocieszające, ta inwestycja będzie realizowana. Są zabezpieczone środki w wysokości prawie 17 milionów złotych, więc wszystko szczęśliwie się kończy. Budowa ma poprawić bezpieczeństwo i ułatwić wyjazd z jedlni letniska w kierunku Radomia i Kozienic. Przede wszystkim w sposób zasadniczy poprawi bezpieczeństwo. Wyjazd w stronę Kozienic, w stronę Radomia. To było miejsce do tej pory, jest miejscem bardzo niebezpiecznym zarówno dla użytkowników pojazdów mechanicznych, ale również dla pieszych, bo pamiętajmy, po drugiej stronie drogi wojewódzkiej znajduje się miejscowość Siczki. Stamtąd przedostają się mieszkańcy do sklepów, do szkoły dzieci, do kościoła, w różnych innych celach, do jedni letniska, więc chcemy, żeby to miejsce było bezpieczne, zarówno ciągi piesze, jak i ciągi te jezdne oraz ścieżka pieszo-rowerowa, bo ona jest tam zaprojektowana i będzie wybudowana. Jak informuje burmistrz Piotr Leśnowolski, od dnia podpisania umowy wykonawca będzie miał 16 miesięcy na realizację inwestycji. 5 nowoczesnych wozów strażackich trafi do miast i gmin z powiatu radomskiego. W sobotę 17 lutego zostały podpisane umowy na dofinansowanie ich zakupu. Łącznie do mazowieckich ochotniczych straży pożarnych trafi 188 wozów strażackich dofinansowanych przez Unię Europejską. W sobotę 17 lutego zostały podpisane umowy na zakup pojazdów do Iłży, Soli, Makowa, Jastrzębi i Jedlni Letniska. W całym naszym województwie jest 1900 jednostek ochotniczych straży pożarnych. Mamy 70 tysięcy druhen i druhów, a 638 z tych jednostek jest w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. Również te wszystkie jednostki, które dzisiaj dostaną wsparcie finansowe do zakupu średnich i ciężkich samochodów bojowych. I to pokazuje, jakiego rozmiaru to jest przedsięwzięcie.
Wicemarszałek Rafał Rajkowski podkreśla, że samorząd województwa mazowieckiego stale wspiera ochotnicze straże pożarne. Wydarzyła się rzecz niebywała. Ponad 300 milionów złotych bezpośrednio trafiło do jednostek ochotniczych straży pożarnych, bezpośrednio wsparcia z budżetu samorządu województwa mazowieckiego. I tu słuchajcie, kolejny rekord i chciałbym, żebyście to bardzo mocno zapamiętali, bo gdybyśmy zsumowali wszystkie resztę, wszystkie inne województwa, te 15 województw, zsumowali te pieniądze, które oni zadysponowali w ramach wsparcia swojego na ochotnicze straże pożarne, to i tak nie prześcignęliby województwa mazowieckiego. Do ochotniczych straży pożarnych z powiatu radomskiego trafi 7 milionów złotych na zakup 5 wozów strażackich. Wśród nich są jednostki z gmin Jedlnia-Letnisko, Skaryszew, Jedlińsk, Iłża i Jastrzębia. To wsparcie, które tak naprawdę będzie służyło mieszkańcom całych naszych społeczności. Bo dzisiaj dla nas najważniejsze jest poczucie bezpieczeństwa naszych mieszkańców. Tego, żeby oni się czuli przede wszystkim bezpiecznie, a wy jako druhny i druhowie takie poczucie bezpieczeństwa nam dajecie. OSP w Jedlni-Letnisku otrzymała dofinansowanie w wysokości prawie 1,5 miliona złotych, OSP w Jastrzębi prawie 1 800 tysięcy, a OSP we Wsoli, Makowie i Iłży niespełna 1 300 tysięcy. Poznawali tajskie tradycje, uczyli się smażenia na woku oraz odkrywali nowe smaki. Kandydaci na Mistera Studniówek 2024 uczestniczyli w specjalnych warsztatach. 19 lutego zakończyliśmy pierwszy etap plebiscytu Mister Studniówek 2024. O awans do drugiego etapu walczyło blisko 200 kandydatów, spośród których wyłoniono 8 ćwierćfinalistów. W czwartek mieli oni okazję wziąć udział w wyjątkowych warsztatach. Odbywały się one pod okiem doświadczonej szefowej kuchni oraz wokmastera. Panowie będą mieli możliwość spróbować się w przygotowywaniu dań techniką wok. Kolejnym etapem będzie siłowanie się na rękę. Zobaczymy, czy nasi panowie są równie silni jak nasi kucharze z Tajlandii. Na końcu będziemy mieli możliwość dowiedzieć się, jak dobrze zachowywać się w restauracji. Dania z woka to dla wielu istota tajskiej kuchni. Przygotowywanie tych potraw nie jest łatwe, o czym przekonali się panowie biorący udział w warsztatach. Ale to nie wszystko, czego się mogli dowiedzieć. Myślę, że na pewno zaskoczyło mnie sama kultura w Tajlandii, ponieważ dowiedziałem się paru takich ciekawych rzeczy, trochę o kulturze, trochę o daniach, jakie są tam przygotowywane i myślę, że jest to zupełnie coś innego niż jak mamy tutaj w Europie czy chociażby w Polsce. Jak usłyszeliśmy, ćwierćfinaliści cieszą się z wzięcia udziału w plebiscycie. Jak byłem na Studniówce, to się dobrze bawiłem i akurat ekipa wpadła do robienia zdjęć, wpadłem, no to się zgłosiłem. No i tak to się stało. No i co, nie żałujesz? Nie żałuję. Na portalu cozadzień.pl każdego dnia trwa głosowanie na kolejnych półfinalistów. To już wszystko w tym wydaniu informacji telewizji DAMI. Zapraszam teraz na sport i prognozę pogody. Do zobaczenia.